Cześć, z tej strony Tomek, a dziś troszeczkę wbrew wczorajszemu shortowi jednak staram się nagrać materiał i skorzystając z tej pięknej jesiennej polskiej aury pokazać Wam dwa zegarki. Dwa zegarki, które wpadły w moje ręce i które są ciekawe. Łączy je coś, choć są od siebie jednocześnie dalece odległe. Zapraszam. Pierwszym z tych dwóch zegarków jest zegarek od Breitlinga. Zegarek, który już tam wrzuciłem w którejś przebitce w jednym z poprzednich materiałów. Zegarek z serii Aerospace. Zegarek, który tak naprawdę jest taką mocną dla mnie, z mojej perspektywy, kwintesencją lat 80., tego co działo się w zegarkach wtedy. Taki zegarek, który był Breitlingową odpowiedzią właśnie na kryzys kwarcowy. Sam jest w kwarcu. Zegarek, który miał być tym nowym pomysłem na Navitimera, bo startował właśnie od tego, czy właściwie spod skrzydeł linii Navitimer u Breitlinga. Zegarek, który należy do grupy zegarków analogowo-cyfrowych. Chyba jest to taki podrząd tego naszego zegarkowego świata, który nie znalazł nigdy jakiegoś wielkiego uznania. Może nie tyle, że nigdy, ale dzisiaj nie znajduje jakiegoś wielkiego uznania, bo zegarki kwarcowe, zegarki mechaniczne, które dzisiaj święcą triumfy w naszym hobby, to jest to samo słodkie, o czym chcemy rozmawiać, a ta hybryda jednego z drugim stała się jakoś taka troszeczkę jakby zapomniana i chyba niedoceniana. Trochę taki niedoceniany, tak mi się przynajmniej wydaje, bo dzisiaj ta funkcjonalność wynikająca z posiadania wyświetlaczy cyfrowych i tarczy analogowej została nam już chyba tylko w niektórych modelach z serii G-Shock. Poza tym te zaawansowane funkcje, które swego czasu wynikały z tego, że mamy dostęp do tych wyświetlaczy cyfrowych, przejęły dzisiaj smartwatche i ci z nas, którzy potrzebują takiej prawdziwej, utylitarnej funkcjonalności do chodzenia po górach, do nurkowania, do pływania, do tego typu rzeczy, raczej kierują się w kierunku tych zegarków bardzo elektronicznych, smartwatchowych, bardzo mocno komputerowo dedykowanych. A te zegarki właśnie Anadigi, właśnie gdzieś tam z przełomu wieków, wydaje mi się, że były takim najfajniejszym odpowiednikiem smartwatchy. Smartwatchy swoich czasów. A Breitling zrobił to całkiem ciekawie. I zrobił to w taki sposób, że podobał mi się ten zamysł zegarka już od bardzo dawna. Podobał mi się od bardzo dawna, bo to jest takie fajne połączenie, które po prostu estetycznie jakoś mi odpowiadało. Podobał mi się, bo to był taki moment jeszcze przed tym, zanim dołożyłem do mojej kolekcji tego Breitlinga Colta, którego znacie z kanału, że zacząłem też odnajdywać jakąś tam fajność, jakieś tam zainteresowanie w samym języku projektowym, w tym jak Breitlingi wyglądają. Podobał mi się pomysł na obsługę tego zegarka za pomocą jednej koronki. Bez żadnych pusherów, wszystko robimy za pomocą tego jednego sposobu interakcji z użytkownikiem. Było to jakieś takie bardziej eleganckie. Spodobał mi się na tyle, że nawet zacząłem rozglądać się za różnymi ciekawymi zegarkami analogowo-cyfrowymi, które mógłbym wtedy dodać do swojej kolekcji, które mógłbym pomacać, a które niekoniecznie byłyby Breitlingiem, no bo tutaj jest ten efekt marki i dość zaporowej, albo przynajmniej wyższej ceny za tego typu zegarki. Teraz mam okazję pomacać taki zegarek, ponosić go przez jakiś czas co najmniej i mieć go u siebie. I muszę powiedzieć, że wydaje mi się, że nie jest aż tak funkcjonalny, jak myślałem, że będzie ze względu na tą swoją uproszczoną metodykę obsługi, ale za to klimatu nie mogę mu odmówić zupełnie. Tym bardziej, że ta wersja, którą mam okazję Wam tutaj dzisiaj na wstępie, taki w pierwszych wrażeniach pokazać, to jest jeszcze tytanowy bicolor z roku 2000. Model, jeżeli dobrze tam się starałem rozczytać w historii tegoż modelu u Breitlinga, to prawdopodobnie jest modelowo między 98 a 99 rokiem powstania, bo jest to jeszcze nie chronometrycznie certyfikowany werk, ale już z opisem jako minute repeater, bo i to robi. Choć nie mechanicznie, a elektronicznie. Za to w stylu mechanicznych minute repeaterów. A takiego czegoś też jeszcze u siebie nie miałem. Nie wiem, czy ma sens, żebyśmy robili o tym zegarku jakiś taki ala nierecenzjowy odcinek, jaki pojawiają się na naszym kanale, no bo to taki dość niszowy, vintage'owy projekt. Więc dzielę się z Wami takimi moimi pierwszymi wrażeniami. Podoba mi się w tym zegarku kilka rzeczy. Niesamowicie wygodnie nosi się go na ręce. Nie jest za duży, bo to 40 mm bez koronki. Jest bardzo lekki, bo to tytan, jest bardzo, bardzo niziutki, jeżeli chodzi o wymiary, co sprawia, że na ręce siedzi wręcz fantastycznie. Ma też bardzo specyficzną swoją własną bransoletę w takim breitlingowym stylu. Ona nawet, jeżeli dobrze doczytałem historię modelu, nazywana jest właśnie Aerospace. Bransoleta też dwutonowa,
fajnie wykonana, z świetnym pomysłem rodem właśnie z lat 80. i 90., jeżeli chodzi o mikroregulację. Taka sprężynkowa, samorozciągająca się mikroregulacja, dzięki czemu klamra tej bransolety, może nie wykonana w jakiś wyszukany sposób, bo jest to taka powyginana troszkę blaszka, ale za to jest niesamowicie wręcz cienka i przez tą gumą, tą sprężynującą samoregulację zawsze wygodna. Fajny pomysł. Jestem ciekaw, czemu to zaniknęło gdzieś tam w tokach historii tego typu rozwiązań, bo myślę, że mogłoby być następnym ciekawym, jeszcze czymś nowszym i innym niż dzisiejsze mikroregulacje, które wymagają jednak od nas interakcji. Ta robi to automatycznie. Zresztą jak sam zegar dużo rzeczy robi automatycznie, bo jest kwarcowym zegarem z podstawowymi funkcjami. Ja zatem dzisiaj właśnie przedstawiam Wam w takim pierwszym rzucie oka i pierwszych wrażeniach tego Breitlingowego Aerospace'a, Breitlingowego smartwatcha, że go tak nazwę, z przełomu wieków. A Wy dajcie mi znać, czy macie ochotę na to, żeby robić taki odcinek, który będzie traktował go troszeczkę jak wszystkie inne zegarki z tych mikrobrandowych czy innych, jakie miałem okazję pokazywać na kanale, czyli zabieramy go do studia, robimy mu pełną pomiarówkę, rozmawiamy bardziej o tym, jak jest zrobiony i po prostu uprawiamy naszą nierecenzję na kanale. Jestem ciekaw, czy macie na to ochotę, czy takie spotkanie tutaj w pierwszych wrażeniach jest wystarczające. Ale to nie jedyny zegarek, jaki chciałem Wam dzisiaj pokazać, a jest jeszcze jeden i ma coś z tym Breitlingiem wspólnego, bo jest to też zegarek typu vintage. Drugim z tych vintage'owych gości jest Seiko, ale jakby tak nie do końca, bo wpadło mi w ręce coś, za czym rozglądałem się od jakiegoś czasu i chciałem się spotkać z takim zegarkiem. Zaczęło się od tego, że zobaczyłem kiedyś ciekawy materiał na YouTubie jakiegoś angielskojęzycznego YouTubera, którego szczerze mówiąc nie za bardzo kojarzę, była to taka sugestia z tego YouTubeowego streamu, który akurat traktował o Dayjustie od Rolexa. I to był pierwszy raz, kiedy zaświtało mi w głowie coś takiego, że Dayjust od Rolexa mógłby być fajnym zegarkiem, z którym bym się chciał spotkać, bo jest taki najbardziej zwykły i przez to może najbardziej Rolexowy i fajny przez tą swoją zwykłość. Rozmawiałem o tym z Jarkiem swego czasu i on mi powiedział, że tak właściwie zasugerował, że Dayjust to jest coś, co się ze mną mu zupełnie nie kojarzy, że to jest takie bardzo nie moje, że z takiego klimatu to ja powinienem poszukać czegoś vintage'owego w stylu King Seiko. Zobaczyłem sobie wtedy jego King Seiko i od tego momentu szukałem czegoś, czym mógłbym się spotkać właśnie w takim klimacie. I mam tu takiego jednego cudaka z, jeżeli dobrze zapamiętałem, 70 roku poprzedniego wieku, w stanie wręcz fantastycznym, którego też chciałbym Wam bliżej pokazać. I tutaj już nawet nie będę pytał o to, czy robić o tym zegarku osobny odcinek, bo ja uważam, że on jest tak interesujący i tak fajny w tej swojej prostocie i niejako czerpiąc z tego, czym samo King Seiko z założenia dla firmy Seiko było, że warto o nim będzie zrobić osobny materiał. Dzisiaj chciałbym go Wam pokazać w kilku ujęciach po to, żeby troszeczkę zachęcić i żeby troszeczkę też podzielić się z tym, że coś się jeszcze u mnie tutaj poprzewijało, bo uważam tego małego sejkowego eleganta, tak go ośmielę się nazwać, choć on gdzieś tam chyba przecina tą granicę między elegantem i takim zegarkiem sportowym, przynajmniej w ujęciu lat 70. ubiegłego wieku. Zdecydowanie chciałbym go Wam pokazać, bo warto, uważam, że jest fajny, a przynajmniej ta sztuka już jest w tak świetnym stanie, że grzechem byłoby nie poświęcić jej kilku kadrów. To mało King Seiko też jest w pewnym sensie ofiarą mojego spotkania z Panerajem, ponieważ ja poprosiłem znajomych zegarkowców, żeby się rozglądali za jakimś ciekawym modelem, z którym mógłbym się spotkać, zanim jeszcze zdarzył się ten cały panerajistyczny przewrót w mojej kolekcji. I gdy ten zegarek do mnie trafił, to ja już tego Panerai'a miałem. Co więcej, chodziłem w nim na ręce przez tych kilka, dwa bodajże tygodnie. I muszę powiedzieć, że przeskok z Panerai'a na tego Seiko w założeniu na nadgarstek był wręcz niesamowicie przerysowany. I on zrobił dwie rzeczy naraz. Z jednej strony uwypuklał to, że Panerai jest takim zegarkiem, który jest duży i takim się nosi, a z drugiej strony jednocześnie strasznie pokazywał, że te klasyczne, mniejsze Seiko są jak gdyby w odbiorze wtedy jeszcze mniejsze niż wydają się być naprawdę. Ale jest to taki cukiereczek, którym po prostu poczułem, że muszę się z Wami podzielić, bo było to dla mnie ważne. Właśnie, tak jak już wiele razy mówiłem, te moje spotkania z Wami tutaj na kanale, te nasze spotkania, to taki rodzaj rozmowy, gdzie lubię dzielić się tym, co się akurat dzieje. I tak jak powiedziałem w tym shorcie, który wypuszczałem wczoraj z perspektywy nagrywania tego materiału, dzieje się jeszcze jedna rzecz, i już jest
że tak powiem, w rękach impostu. I jeżeli to się wszystko okaże tak, jak domniemam, że może być, to też będzie, myślę, bardzo interesująca, swoista, zegarkowa pętla z mojej perspektywy. Słuchajcie, na dzisiaj to tyle. Chciałem Wam pokazać tego Breitlinga i chciałem Wam pokazać tego małego King Seiko, bo uważam, że to są zegarki na tyle intrygujące, że warto poświęcić im troszeczkę czasu. I to właściwie rzecz biorąc tyle, bo chciałem się z Wami spotkać, podzielić tym wszystkim i już nie przesadzać. Odcinek wyszedł taki troszeczkę przegadany, jak to ktoś zauważył w komentarzu na jednej z grup facebookowych. Te moje materiały to są podobnoż piękne ujęcia i potem takie flaki z olejem. Mam nadzieję, że dzisiaj tych flaków z olejem nie było nazbyt wiele, albo przynajmniej wyszły z tego takie klasyczne polskie dobre flaczki. Cóż, ja się na dzisiaj żegnam. Cześć i do zobaczenia.